Szanowny Panie Prezesie, Pani Radna Wojewódzka, Panie Starosto, Panie Wójcie, Szanowni Państwo na Trybunie Honorowej, drogie duchne i duchowie. Dwie podstawowe pożarnicze ustawy, czyli o Państwowej Straży Pożarnej i o Ochronie Przeciwpożarowej z 1991 roku, zostały uzupełnione w 1995 roku o rozporządzenie o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to system, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do tego systemu w 1995 roku zostały włączone pierwsze jednostki ochotniczych straży pożarnych i od tego momentu zaczął się ten proces wzmacniania tego bezpieczeństwa naszych obywateli. Obecnie wymaga to wielkiego zaangażowania, żeby ochotniczą straż pożarną włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego że ona musi spełniać wiele warunków. Usprzętowienia, wyszkolenia, ale również mobilności, co w tych czasach nie zawsze jest proste. Dodatkowo dążymy do tego, żeby w każdej gminie były minimum dwie jednostki włączone do KSRG. Myśleliśmy od wielu lat o obrębnym centrum. Wymagało to wielu zabiegów, ale w końcu, jak Państwo dzisiaj widzicie, to się udało i jesteśmy z tego bardzo dumni. Ale proszę pamiętać o dwóch rzeczach, że od dzisiaj, czy od 1 maja będziecie dysponowani na teren powiatu cieszyńskiego, bo waszym terenem działania jest już powiat cieszyński, a do tej pory była to gmina Bremna. A dodatkowo, że obecnie te jednostki włączane są na 5 lat. Po 5 latach następuje weryfikacja danej jednostki i dalsza decyzja o przedłużeniu tego włączenia lub wyłączeniu. Oczywiście mam nadzieję, drugi prezesie i duchu naczelniku, że w Rynnej Centrum nie grozi ta druga wersja. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z nowego samochodu, tego lekkiego, a zwłaszcza terenowego, bo chcemy, żeby w każdej gminie górskiej przynajmniej taki jeden samochód terenowy, w pełni terenowy był. Jesteśmy w terenie górskim, w terenie ciężkim i chcielibyśmy taki samochód mieć. Bardzo się cieszę z tego, że te starania o ten samochód zwieńczyły się dzisiaj właśnie przecięciem tej wstęgi, wręczeniem tych kluczyków i dowodu rejestracyjnego. Ale oczywiście to wszystko zawsze, nowy samochód w jednostce zawsze zaczyna się od samorządu. Panie Wójcie, bardzo serdecznie dziękuję, a potem dopiero następują wszystkie te działania, które mają na celu dozbieranie tych pieniążków do tej pełnej kwoty. I tutaj pozwólcie, szanowni Państwo, że nie zgodzę się ze zdaniem druga prezesa, członka zarządu głównego, że jego rola była minimalna w tej sprawie. Wierzcie mi, dobrze go znacie, że była ogromna. Te zabiegi dyplomatyczne często wymagają naprawdę wielu wysiłków, a myślę, że od 10 czy od 15 lat z drugim prezesem udało się naprawdę wiele tych samochodów już w naszym powiecie na nowe wymienić. Serdecznie Wam tego samochodu gratuluję. Gratuluję odznaczonym w dzisiejszym dniu i życzę Wam dzisiaj świetnego świętowania, ale też bezpiecznego, bo takie mamy czasy. Dziękuję bardzo.